Na placu przy Urzędzie Gminy w Pawłowicach po raz pierwszy w historii odbyło się Święto Karpia. Za jego organizację odpowiadało Stowarzyszenie Rybackie Żabi Kraj wraz z gminą Pawłowice i Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W ramach wydarzenia zorganizowano m.in. konkurs wiedzy o rybactwie, konkurs kulinarny z karpiem w roli głównej, wystawę produktów lokalnych, konkurs plastyczny dla dzieci Taka ryba. Był także pokaz toczenia oleju rzepakowego i występy zespołów regionalnych. Śląskie Święto Karpia w zasadzie jest robione po raz pierwszy. 17 razy było takie podobne święto robione w Skoczowie, no ale chcieliśmy to podkreślić, żeby to było bardziej takie śląskie i tutaj wspólnie z władzami z gminy Pawłowice zdecydowaliśmy, że zrobimy to tu w Pawłowicach. Śląsk kojarzy się z kopalniami czy hutami, jednak stawów również jest sporo, w tym również w Pawłowicach, a króluje w nich karp. Jeszcze 30 rybaków funkcjonuje w samych Pawłowicach, to 350 hektarów, które są pod wodą i karp jest hodowany. A to, że Śląsk zawsze kojarzyło nam się z górnictwem, hutnictwem, ciężkim przemysłem, no ale Śląsk też rolnictwem stoi, czego dowodem, chociaż tutaj są wystawcy, bo to nie tylko ci, co te karpie hodują, czy innego rodzaju ryby, ale jak widzimy i miód, ale i producenci lokalni wina. Ten rejon znany jest z hodowli, prawda, w stawach ryb już od setek lat. To też bardzo dużo robi dla środowiska, bo te wszystkie te stawy, to wszystko to oni utrzymują wilgoć, powietrze, deszcze ściągają. Atrakcji z okazji święta na placu przed Urzędem Gminy było co niemiara. Pojawiły się liczne stoiska z produktami regionalnymi i rękodziełem. Oprócz tego basen pokazowy z różnymi gatunkami ryb żyjącymi w stawach, a przybyli goście i mieszkańcy mogli również podziwiać zmagania uczniów szkół gastronomicznych, walczących w mistrzostwach w przyrządzaniu potraw z ryb słodkowodnych. Ryby są zdrowsze niż mięso, to trzeba wiedzieć, to jest, nie ma sos. Mają, prawda, właśnie w kraju, gdzie, prawda, mało słońca jest i nie ma witaminy D, prawda, od słońca, co trzeba wykorzystać z ryby, oni mają, prawda, tego. To jest bardzo dobre białko, zdrowe, lekkostrawne. Trzeba po prostu polubić. Śląsk karpiem stoi, jest go bardzo dużo i trzeba powiedzieć, że karp, w ogóle ryba ze stawów naszych jest bardzo dobra i zdrowa, z tego względu, że ryby tutaj są karmione naszymi zbożami, nie są karmione jakimiś paszami. Na rynku stanęła również ogromna patelnia o prawie 2 metrach średnicy, w której na żywym ogniu było przygotowywane rybne danie dla odwiedzających to święto. Wydarzenie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tego roku jedną z większych inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie gminy Pawłowice była kompleksowa przebudowa ulicy Kwiatowej. Dobrą informacją dla mieszkańców jest fakt, iż prace zakończyły się zgodnie z planem w październiku bieżącego roku. Polegała ona na przebudowie istniejącego odcinka, budowie nowej części ulicy Kwiatowej, przebudowie łącznika z drogą powiatową. Łączna długość ulicy Kwiatowej, która podlegała tej kompleksowej przebudowie, wynosiła 950 metrów. Również podobna długość jest oświetlenia ulicznego, ledowego, jak i kanalizacji deszczowej, która została tutaj w ramach odwodnienia drogi wybudowana. W ramach tej inwestycji wykonano progi zwalniające. Podwyższone skrzyżowania mają służyć uspokojeniu ruchu w tym miejscu, a co za tym idzie, zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Droga ta jest drogą dojazdową w sołectwie Jarząbkowice, służy głównie mieszkańcom. Łączny koszt tej przebudowy wyniósł 1 906 000 złotych. Karol Miarka to słynny działacz społeczny z Górnego Śląska, który urodził się w Pielgrzymowicach. Od 18 lat Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Karola Miarki stara się, aby pamięć o tym wybitnym działaczu przetrwała wśród następnych pokoleń. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 30 członków zwyczajnych i 2 honorowych. Jest to najbardziej znana postać, jeżeli chodzi o dziedzictwo historyczne i kulturowe Pielgrzymowic, bo tutaj się urodził i pamięć jest ciągle żywa i staramy się przekazywać wiedzę o naszym patronie i stowarzyszenia, i szkoły młodszym pokoleniom. No tutaj w Izbie Regionalnej Szkolnej się znajdujemy i pamiątki po Karolu Miarce, no tutaj się znajdują. Taką najcenniejszą pamiątką jest kronika, której pisanie on zapoczątkował w połowie XIX wieku. Jest to nasz skarb, który cudem ocalał z pożogi wojennej. Również uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej imienia Karola Miarki w Pielgrzymowicach dbają o to, aby postać patrona i jego osiągnięć była wiecznie żywa. I staramy się promować tą postać i stowarzyszenie jest wydawcą broszur, książeczek poświęconych właśnie Pielgrzymowicom, no i Karolowi Miarce. Mówi się, że nauczycielem jest się przez całe życie i to się w naszym przypadku członków stowarzyszenia sprawdza, ponieważ mimo to, że nie mamy już bezpośredniego kontaktu z młodzieżą na lekcji, ale to słowo mówione zastąpiliśmy przez słowo pisane, przez tą formę podawczą taką, żeby przekazać im w formie książki w jak najbardziej przystępny sposób wiedzę o Pielgrzymowicach, o przeszłości, o dawnym życiu. Pani Agnieszka Kieloch w ostatnim czasie otrzymała wyjątkową nagrodę Klejnot Ziemi Pszczyńskiej. Działaczka została kobietą sztuki i kultury, jako iż ciągle coś tworzy, również na temat Karola Miarki. Taką szerszą publikacją, która opracowana została pod moją redakcją kilka lat temu, to jest książka dotycząca dziejów Pielgrzymowic, dziejów Górnego Śląska, a przede wszystkim dziejów oświaty w Pielgrzymowicach, zapisane w dokumentach i w pamięci. Z okazji 196. rocznicy urodzin Karola Miarki 24 października w Ali Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach odbędzie się koncert pod tytułem Najpiękniejsze Melodie Świata. Wystąpią w nim Monika Biederman-Pers i Piotr Karzełek. Wstęp jest wolny.